Witamy Was, moi drodzy, na kanale Jest Hyper. Cieszymy się, że jesteście znów z nami, a dzisiaj przygotowaliśmy dla Was ciekawą sprawę, bo jest to test tego oto sprzętu. Już pewnie poznajecie w tym momencie X-T3 od Fujifilm. 50 klatek w 4K, kodek 10-bitowy, świetny obrazek i bardzo dobry color science, do których przyzwyczaiło nas już Fuji. Brzmi jak wszystko mający bezlusterkowiec marzeń. Do tego w dobrej cenie. Czy tak jest w rzeczywistości? Sprawdzimy już teraz w tym odcinku. Aparat do testów udostępnił sklep Photopoker z Rzeszowa, autoryzowany dystrybutor Fujifilm. Na początek zobaczmy, co o X-T3 mówią znani vlogerzy. Na początek Mati Hapoya. But it's a very versatile camera, so I'm kind of speechless right now. I was not expecting so much out of this little guy, especially because I've never used Fujifilm. I was really skeptical, but yeah, this is a camera to keep your eye on. I would say this camera will be much more popular than I would have ever thought. Philip Bloom umieścił nawet X-T3 jako zwycięzcę w swoim rankingu wśród aparatów z matrycą APS-C. There's a very clear winner here. And it is the Fuji X-T3, without question. And I've had two new Fujis this year, and I think Fuji makes some amazing mirrorless cameras. Zobaczmy, co do powiedzenia ma jeszcze znany tester kamer i aparatów Max Juriew. I would say go for it. I highly recommended the X-T2 and X-T20, and this thing is just a big step above in almost every way. Zwróćcie uwagę, że na funkcje filmowe aparatów Fujifilm niektórzy znani vlogerzy zwrócili uwagę dopiero teraz, czy przed kilkoma miesiącami. My odkryliśmy i filmujemy aparatami Fuji już od dłuższego czasu, już w tym momencie 2 lata. Także, moi drodzy, zachęcam Was do subskrybowania kanału, tu zawsze będziecie na bieżąco. Bardzo solidnie, ładnie wykonany aparacik. My mamy akurat wersję z tymi takimi metalowymi wstawkami. No, przyznacie, to dużo ładniejsza niż czarna, przynajmniej moim zdaniem. Tak, przyznacie, że naprawdę ładnie się prezentuje. O wyglądzie za wiele nie lubię gadać, bo dla mnie liczy się to, co w środku jest. To, co jest w środku, tak. Ale ja muszę powiedzieć, że jak dla mnie to jest po prostu cacuszko. Ja jestem wyczulony na takie piękno, nawet w tym wydaniu. Na pewno jest to najładniejszy aparat, na którym pracowałem, jeśli chodzi o aparaty filmujące. Aparat przetestujemy na nagraniu weselnym na słonecznym Tajwanie. Również poznacie opinię operatora kamery, który miał nowe dziecko Fuji po raz pierwszy w rękach. Poznajcie Karla z Tajwanu, który nigdy nie rozstaje się ze swoim Roninem, a na co dzień pracuje na Sony. 6500, najważniejszą nowością w nowym Fuji X-T3 jest na pewno 50 klatek w 4K. W tym momencie niewielu konkurentów posiada ten tryb, a slow motion w 4K w Fuji wygląda naprawdę dobrze. Co więcej, aparat nagrywa wewnętrznie w kolorze 10-bitowym, co jest naprawdę dużym plusem. Dotychczas co prawda miał tę opcję już Lumix GH5, ale Fuji jako pierwsze ma tę opcję w segmencie APS-C. Dzięki temu korekcja barw i color grading będzie łatwiejszy. Za moment sprawdzimy, czy jest tak w rzeczywistości. Kolejnym trybem, który znajdziemy w tym modelu, to jest coś, co na pewno uszczęśliwi tych, którzy lubią slow motion, czyli tryb 120 klatek w Full HD. No i tak jak widzicie w tym momencie na ekranie, jakość jest całkiem dobra, całkiem fajna. Co prawda, w dzisiejszych czasach 120 klatek Full HD nie dziwi i jest raczej standardem. Nie dotyczy Canona, ale jednak Lumix już w modelu GH5 oferuje 240 klatek. Faktem jest też to, że łatwiej to zrobić przy mniejszym przetworniku, ale na to w Fuji będziemy musieli jeszcze poczekać. Tak czy tak, 120 klatek wygląda fajnie, jest troszeczkę aliasingu, tak jak to było w XH1, ale na pewno za ten tryb plus. Natomiast co można jeszcze powiedzieć o tych kodekach, to, że jest tutaj ich bardzo wiele. Są 50-megabitowe, 100-megabitowe, 200-megabitowe, także dla każdego coś miłego. Na pewno odnośnie tego, jaką jakość potrzebujecie i jaki macie w tym momencie sprzęt. Teraz kilka słów o kolejnej nowości, czyli kodeku H265. Dzięki niemu pliki mogą być mniejsze przy wyższej jakości materiału. Co więcej, w tym kodeku możemy nagrywać materiał w kolorze 10-bitowym. H265 jest więc bardzo fajną opcją, ale z zastrzeżeniem takim, że musicie mieć naprawdę mocny komputer do montażu. Edycja tych plików wymaga ogromnej mocy, więc nie użyjecie tego trybu, jeśli nie dysponujecie komputerem potworem. W
tym momencie chciałbym przetestować, czy rzeczywiście kodek H265 z tym kolorem 10-bitowym da nam dużo w postprodukcji. W tym celu nagrałem tą samą scenę w kodekach, tym starszym H264 i w tym właśnie nowym H265 i przestawiłem balans bieli o 3000 stopni Kelwinów. Spróbuję teraz skorygować obydwa kodeki do naturalnych kolorów i zobaczymy, czy rzeczywiście H265 w 10 bitach radzi sobie lepiej. Jak widzicie, jest bardzo podobnie, ale naszym zdaniem to znaczy tylko tyle, że nawet podstawowy kodek H264 w 8 bitach w Fuji jest naprawdę świetny. Kolory można tu ciągnąć naprawdę daleko i jak widzicie, prawie udało się dojść do prawidłowych kolorów zarówno w H264, jak i w H265. No i co ważne, jeszcze mamy tutaj tryb logarytmiczny, dzięki czemu mamy większe możliwości korekcji barwnej i większy zakres tonalny. No i co warto też powiedzieć, jest on też znacznie łatwiejszy do pokolorowania niż na przykład logi od firmy Sony. Log od Fuji radzi sobie całkiem nieźle, zarówno w cieniach, jak i w światłach. Wciąż najlepszym naszym zdaniem logiem jest C-Log od Canona, gdzie najłatwiej uzyskać dobry obrazek, ale tryb logarytmiczny od Fujifilm jest blisko. No i na weselu, które realizowaliśmy w Tajwanie, pracowaliśmy zarówno na aparatach XT2, jak i XT3. I też XT3 dałem na chwilę Karlowi, którego już przed chwilą poznaliście, który również kręcił ze mną to wesele. I zobaczcie, co powiedział na temat swoich pierwszych wrażeń na temat tego aparatu. To będzie o tyle ciekawa opinia, że on na co dzień używa aparatów Sony. Także zobaczcie, co powiedział na temat nowego XT3. Carl used to use Sony yes. A6500. Yes. So today, for the first time, he used Fujifilm X-T3. I think it's very, very good. Mm-hmm. Yeah, because the color is beautiful. Mm-hmm. 就是觉得说机身的整体很不错，然后整个质感也做得很好。对，然后。怎么讲呢？整个色调都是觉得说比6500可能 Sony 6500还要来得更好的使用这样。Budowa i klawiszologia XT3 są bardzo podobne do poprzednika, czyli modelu XT2. O tym mówiliśmy właśnie w teście XT2. Tam znajdziecie więcej informacji na ten temat, zarówno dotyczące menu, jak i ergonomii. Link macie powyżej w zakładce. I właśnie o to zapytam też teraz Karla. So what you can say about the keys, the menu, how you can compare to Sony? 手如果是它是手动的部分的话，我觉得怎么讲就是。因为我还没有用过它太多次，所以我当然是比较不习惯一点。对对对，如果是全部操作上面的话，但是我觉得是整体的设计是很不错的。Teraz sprawdzimy rolling shooter. Jak wiecie, nawet w niektórych dzisiejszych aparatach może dać się nam ten efekt we znaki. W XT2 było nieźle, teraz zobaczymy, jak radzi sobie testowany aparat. Z tego, co sprawdzałem w sieci, to efekt rolling shooter w XT3 jest znacznie lepszy niż to był w poprzednich modelach. Plasuje się bardzo wysoko, no ale oczywiście chciałbym to sprawdzić. A jak to sprawdzić, to myślę, że mam tutaj właśnie fajne miejsce do tego, dlatego że jestem w tym momencie pociągu szybkich kolei tajwańskich, który w tym momencie jedzie nie mniej, nie więcej, tylko z prędkością 300 km na godzinę. No i teraz zobaczymy, jak sobie radzi ten aparat przy takiej prędkości. Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że ten obraz się dość składa, no ale weźmy pod uwagę, że mówimy tutaj o prędkości 300 na godzinę. Raczej nikt z Was nie będzie kręcił takiej prędkości na zewnątrz. Jeśli tak, to fajnie, ale będziecie musieli użyć innego narzędzia, ale tutaj już będziecie musieli naprawdę wysoko celować albo coś z global shooterem. No a tutaj moim zdaniem jest bardzo dobrze. Wiadomo, że te przedmioty, czyli te słupy, które są tutaj oddalone o 2 metry od pociągu, który jedzie 300 na godzinę, no to jest bardzo duże wyzwanie. Natomiast wszystko, co jest dalej, praktycznie jest pozbawione tego rolling shootera, to znaczy tego efektu rolling shootera, tego efektu pochylania się obrazu, także jest tutaj super. Teraz jeszcze kilka słów o autofokusie. Tak jak zauważył już Karl, jest bardzo dobrze, jest znacznie lepiej niż w XT2. Autofokus bardzo dobrze radzi sobie z śledzeniem twarzy, jak i śledzeniem przedmiotów. Nie jest tak dobrze jak w Canonie, jednak Dual Pixel jest w tym momencie nadal numerem 1, ale jest wystarczająco.
No i przechodzimy do jakości obrazka. Oczywiście wszystkie te profile, które widzieliście w poprzednich odcinkach, które mówiły o XT2 i XH1, są tu zaimplementowane. Dodatkowo mamy... Tak, mamy tutaj jeszcze Eternę, która była już w XH1. Fajny, bardzo, bardzo ciekawy tryb filmowy, który daje nam troszeczkę taki cinematyczny look filmu. No i dlaczego ten profil Eterna jest tak ciekawy? Dlatego, że jest to profil kolorystyczny, taki sam jak mają taśmy od Fuji, które są stosowane jeszcze czasami w Hollywoodzie. Na przykład na kliszach Eterna był kręcony film Kapitan Phillips, który pewnie znacie. Także jest to taki najbardziej cinematyczny tryb, który właśnie w tym momencie zobaczycie. Widzieliście sporo materiału z wesela nagranego w trybie Pronex Standard. To był materiał miksowany XT3 razem z XT2 i XT20. No a w tym momencie jestem bardzo podekscytowany, bo właśnie zbliżam się do najpiękniejszego miejsca na Tajwanie, czyli do Kaohsiung. No i tu zamierzam dla Was nagrać film nie tylko z drona, którego zobaczycie w innym odcinku, ale chcę nagrać dla Was film z tego niesamowitego miejsca, tym razem specjalnie w filmowym trybie, czyli w trybie Eterna. Teraz przejdziemy do testu low light. No, budowa sensora wskazuje na to, że powinien on być troszeczkę lepszy niż w XT2, dlatego że jest to sensor typu back illuminated, więc ta czułość powinna być większa, ale zobaczymy w tym momencie, jak to wygląda w rzeczywistości. A możliwości aparatu w low light'cie przetestowałem na przyjęciu z okazji chińskiego Nowego Roku, na które zaprosili mnie tajwańscy przyjaciele. Fujifilm nigdy nie było demonem low light'a, ale jest nieźle. Szum jest dobrze kontrolowany, a kolory mimo wysokiego ISO 6400 naturalne. Myślę, że to jest dla Fuji X-T3 wyzwanie, bo to jest ISO 6400. No i zobaczycie sami, jak to będzie wyglądać. A teraz taki przerywnik nagraliśmy na studniówce, którą robił Marcin. Takie pierwsze wrażenie miałeś wtedy ten aparat po raz pierwszy w ręku. Tak, prawda? Pierwszy raz w ręku. No i zobaczcie. Zobaczcie, co Marcin powiedział. Na gorąco właśnie z placu boju. Co myślę o tym aparacie? No, myślę, że jest świetnie. Fuji wykonało zarąbistą robotę, bo w porównaniu do poprzednika jest bardzo dużo zmian. Jest lepsza matryca, nowe tryby kolorystyczne, 50 klatek w 4K i 10-bitowy kolor. To jest świetna sprawa dla filmu. Polecam. Teraz sprawdzimy jeszcze mikrofon. Oczywiście aparat ma zarówno wejście jack, jak i wyjście na słuchawki, ale wbudowany mikrofon może w wielu ujęciach uratować życie. W poprzedniku XT2 mikrofon był naprawdę podłej jakości. Przepraszam, Fuji. Zobaczmy zatem, jak to wygląda w XT3. Zapraszam Was na nocny targ w Kaohsiung. Takie targi są bardzo popularne w Chinach i na Tajwanie. Tu dodatkowo jest z pompą, bo mamy chiński Nowy Rok. Jak widzicie, jest to rok świni. Testuję wewnętrzny mikrofon Fuji na targu. Nie wiem, czy mnie słychać, czy nie. Zaraz podepnę mikrofon, zobaczymy, jaka jest różnica i czy w ogóle to można używać bez zewnętrznego mikrofonu. Teraz używam zewnętrznego mikrofonu Sennheisera. No i Wy już wiecie, czy ten wewnętrzny mikrofon działa na tyle, żeby można było go od czasu do czasu chociażby użyć. Ja się dowiem dopiero, jak wrzucę ten materiał na swój timeline, ale oczywiście skomentuję to dla Was później. Znalazłem właśnie swój hotel, a teraz testuję wewnętrzny mikrofon, który ma być podobno dużo lepszy od poprzedniego. Zobaczymy, jak to będzie słychać. Można powiedzieć tylko jedno, ogromny postęp. Nie porównywałem bezpośrednio, ale powinno być lepiej niż w Sony A7S i A6500, jak i w lustrzankach Canona.
A teraz przejdźmy jeszcze do wad tego aparatu. Wciąż jest to nieobrotowy ekran, nadal vlogerzy nie będą zachwyceni i też trochę dziwi mnie ten upór Fuji w tej kwestii, gdy mają już w ofercie aparat, który ma obrotowy ekran z funkcją selfie. Drugim minusem jest brak wewnętrznej stabilizacji. Zarówno Lumix, jak i Sony w odpowiednikach Fuji mają stabilizację matrycy, która jest już wbudowana. Co prawda Fuji ma bardzo dobre stabilizacje w obiektywach, jednak tylko kilka z nich jest w nią wyposażonych. Jest jeszcze jeden drobiazg. Aparat co prawda nagrywa rozdzielczość 4K w 30 klatkach albo 25 sczytując pełną matrycę, ale już w 50-60 klatkach używa części matrycy, mamy więc tam krop 1.77. Ale to już raczej szczegół. Zastanówmy się teraz, czy ten aparat jest dla ludzi, którzy już są w systemie Fuji. Wyobraźmy sobie, że do tej pory miałeś X-T2 i czy ten aparat jest opcją dla Ciebie? Do tej pory miałem i mam, ale biorąc pod uwagę to, co otrzymujemy w tym aparacie w porównaniu do poprzednika, to Fuji napakowało go bardzo wieloma nowymi feature'ami. Jest, no jakościowo jest naprawdę jest przeskok duży. Ważne też, że wtedy bym miał szklarnię do niego, więc, dokładnie więc tak, decyzja dokładnie by była bardzo łatwa do podjęcia, że tak, przeskakuję na niego. Bo biorąc pod uwagę to, jaka jest proporcja jakość do ceny, to moim zdaniem jest to aparat za darmo. Muszę przyznać, że to jest odważna teza. Tak, oczywiście mówimy tutaj, że pracujemy na tym i zarabiamy, prawda? Bo wiadomo, dla kogoś, kto rekreacyjnie by chciał sobie kupić, to na pewno tak nie powie. Jeśli przeszliśmy już do ceny, to sprawdźmy, ile Fuji X-T3 kosztuje u autoryzowanego dystrybutora. W tym momencie z cashbackiem to jest cena poniżej 6000 zł. Porównując do tego, co było jeszcze kilka lat temu, widać wyraźnie, że konkurencja działa. I za coraz mniej możemy mieć coraz więcej. Cóż mogę powiedzieć? Oby tak dalej. Cena Fuji oczywiście jest atrakcyjna. So could you consider to move from Sony to Fuji? I mean, just consider. No, I'm not asking if you're gonna buy it right now. Just could you consider to change Sony to Fuji film? 当然，因为我喜欢就是以前就喜欢富士的色调，对，所以我当然是觉得说能换富士是最好，而且它的价钱也是很便宜，这样。So thank you very much for today's wedding. It was very good. Thank you. So I'm sure we will work together more, right? Yes. In the future. So now we are enjoying the winter time in Taichung, yes. Taiwan. So it is 23 degrees. So you can be jealous. So we are going to party. Bye bye. Bye bye. Woo! No i cóż, no w tym momencie powoli kończymy. Dotarliście do tego miejsca, więc myślę, że możecie nacisnąć ten przycisk lajka. Jeśli jeszcze do tej pory tego nie zrobiliście, to koniecznie to zróbcie. Tak, jeśli się coś Wam nie podoba, to jest tam specjalna opcja komentarzy. Piszcie dokładnie wszystko, nie przejmujcie się. Mamy grubą skórę, także możecie wszystko napisać. No i oczywiście, jeśli macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach. Jak zwykle na wszystkie, albo prawie wszystkie pytania odpowiadamy. Także trzymajcie się cieplutko, a my widzimy się już wkrótce.